Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Przepraszam za szumy, niestety wieje. Sprawa wygląda tak. Pianownica z AliExpress, automatyczna, elektryczna, nie wiem jak to nazwać, no tak czy tak, nie jest to analogowa, słyszysz? Właśnie. Tu zapewne ma baterię. I teraz tak, od czego zacznę? Już mi spadła z 5 razy. Już jest poobijana. Słuchaj, bo góra jest ciężka ze względu na baterię. W tej rączce podejrzewam i zobacz co się dzieje. No po prostu, no o, teraz stoi, ale tu jest pod skosem. Trzeba bardzo na to zwracać uwagę. Oczywiście jak będzie płyn, nie będzie tego problemu. Jeszcze jej nie używałem. Pierwsze co zauważyłem, na dzień dobry, zanim mi jeszcze spadła, to tu ta zaślepka niby jest, ale ona się nie trzyma i trzeba będzie prawdopodobnie przyciąć tutaj we środku ten wystający, nie wiem, coś, co wchodzi tutaj w gniazdo. Nie wiem co to jest to. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie wiem o co chodzi. Będziemy sprawdzać. W środku co my... ile za nią zapłaciłem? Chyba 70 zł. W środku co my tu mamy? Nic nie mamy. Tutaj powinien być jeszcze wężyk jakiś, kurde chyba. Nie. Z tego pobiera. Czyli wychodzi tak. Tu jest pobór. Ok. A to nie wiem po co to jest. Co tu jest grane? Nie wiem. Nie mam pojęcia. To się wyjmuje. Nie, to jest szczelne, dobra. Dostajemy jeszcze tak, kabel i instrukcja obsługi sprzętu. Wszystko po angielsku. No, max 1,5 litra, 2 bary daje. Uf. I jeżeli chodzi o temperaturę płynu, ma być od 5 do 40 stopni. Czyli lodu tam nie wrzucamy. Nie, lodu nie wrzucamy. Słuchaj, no tutaj jest, no skomplikowane to nie jest, tak czy inaczej, tu jest to samo, tyle że po egzotycznemu napisane, dobra, to mamy wywalone na to, teraz patrzymy tutaj, co my tu mamy, aha, rozumiem, tu są filce, które pewnie będzie sobie można też zmieniać, zobaczymy jak będzie dawać pianę, tu jest regulacja strumienia, jaki nam by odpowiadał. Okej, słuchaj, no to co, skręcam wrażenie pierwsze, słuchaj, no nie wiem, nie jest źle, no słuchaj, waży tutaj ta głowica, tak to nazwiemy, słychać, że to działa, jak długo, nie wiem, naładowałem ją na maksa, sprawdzę jak długo się nią pobawię, a później oczywiście standardowo sprawdzę pojemność baterii. Maksymalnie ją postaram się rozładować i maksymalnie naładować. O, tak sobie zrobię, nie, w tę stronę. Dobra. Ogólnie wrażenie sprawia taki fajny, tylko tutaj muszę jeszcze to przyciąć, kurczę, żeby mi ta zaślepka wchodziła tutaj. A, i ładowanie jest na typowe takie, raczej na USB, które nie jest, czyli nie wiem jak to się nazywa, no to nie jest chyba C. Jest klasyczny, mini USB chyba. Chyba tak to się nazywa. To już mi wypadło z tego. Tu z tego. Aha, bo tutaj trzeba mocno docisnąć, a bo tu jest na stożku, fajnie, rurka też, o i teraz mamy gitarę, zobaczmy dokąd wężyk sięga, idealnie do spodu, no dobrze, prawdopodobnie zrobię sobie też, jeżeli chodzi o wężyk, bardzo bardziej elastyczny, żeby mi się układał jak będę z nią pracował. No to co, lecimy z tematem.
Cześć! Witajcie, detailingowy dziadzia. Pianownica z AliExpress, akumulatorowa. Tu mamy baterię. Akumulator. W sumie akumulator. Zasuwa, co? Jak zauważyłeś, kilka wstawek na filmiku. I po niedługim czasie taka sytuacja, słuchaj. Pękło. Dlaczego? Gdy nie ma płynu w butelce, w pojemniku, ta bateria bardzo... Znaczy nie ma opcji, żeby postawić. Przeciąża. Jak jest płyn, jest ok. I kurczę, bawiłem się, wiesz jak to jest. Zarzucasz na felgę, stoliczek, odkładam na stoliczek, kurczę, i ze stoliczka klik prosto na spieniacz, można powiedzieć. Co do samej pianownicy, słuchaj. Jeżeli chodzi o pianę, słabo to wygląda. Ja tutaj kombinowałem z różnymi filcami. Dobrałem w końcu i w końcu zamontowałem, słuchaj, sitko z pianownicy PA i było najlepiej. Tak, przyciąłem odpowiednio, ubiłem i to sprawdziło mi się najlepiej. Jakość piany, jest wąski strumień, później rzeczywiście ta piana jest, ale to wiesz co, tak, no nie. Zanim on napompuje, później jak już ta bateria zaczyna słabnąć, to już ta piana też nie jest taka, ogólnie nie, 70 zł, ale szkoda prądu. Jak ja bym to widział, przerobić sobie na końcówkę jako opryskiwacz i będzie perfekcyjnie. Do oprysku będzie super, naprawdę. Tutaj z pianą trochę za słabo. Za słabo jednak i ten wyrzut, strumień jest bardzo wąski, kurczę, i tak myślałem, będę miał to do opon, ale to jest więcej zabawy niż tego, można powiedzieć, spryskania, niż tego, kurczę, prełoszu, bo biorę sobie buteleczkę z atomizerem spieniającym i to jest zdecydowanie szybciej niż tu na tym automacie. No nie, nie. Jaka cena, taka jakość. Raczej pewnie bym się nią bawił, kurczę. Pierwsze co od razu tutaj powinna być taka zaślepka gumowa do ładowania, żeby jej nie zamoczyć. Ona w ogóle nie wchodziła w to, w ogóle nie spasowana. Po drugim użyciu już mi się urwała. Tu mamy, żeby spuścić powietrze, które samo i tak zejdzie, zanim ona nabije, naprawdę trwa to chwilę i później dopiero, najpierw pluje, później dopiero po iluś tam sekundach, na stu bym nawet powiedział, zaczyna coś wyglądać, ale to i tak musi się nakombinować z sitkiem, z odpowiednim stężeniem, odpowiednia piana. Moim zdaniem, jaka cena, taka jakość. Czy polecam? Zdecydowanie nie. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Nie wiem, co z tym zrobię, pewnie wyrzucę, no bo co, no. No tak ona mi się trochę nadłamała, tu mogłem skleić, ale i tak bym się nią nie bawił. A tak wygląda w oryginale. Ładnie.